Dzień dobry. Hejka kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Niech was ta ciemność nie zmyli, ale jest 7 rano, a za oknem jest bardzo ponuro. Dzisiaj ma ponoć padać i jest zimno, ale to nie przeszkodzi mi w zrealizowaniu mojego dzisiejszego planu. A co będę robić? Usłyszycie to później, także zapraszam was do oglądania. Dzień dobry! Annyeong! Wyspałaś się? Buleczku? No, tam masz księżyc, gwiazdki, tak? Mama, oki papają. Mama widzi, bo mama sama to przykleja. I paja! Ładne? I paja. Wyspałaś się, Cialdiasaja? O! Piąteczka. Okej. Update'ik moich roślinek. Tutaj, jak widzicie, wyrosło. Tutaj są malutkie. Czekaj, Jasmine. Tutaj, jak możecie zauważyć, coś wyrasta. Tutaj na razie nic. I tutaj coś rośnie. Więc super. A pogoda dzisiaj, jak widzicie, pochmurno. Zobaczymy. Pokaż, co tam masz. Tak, wczoraj w przedszkolu robiłaś, tak? Tak. Jasmine wam chciała to właśnie pokazać. Och. On ma popo? Dasz buzi? Zakupki przyszły. Jak widzieliście, przyszły mi zakupy spożywcze. Zrobiłam przez internet, a to dlatego, że czekajcie, poszukam, co chciałam. A to dlatego zrobiłam zakupy przez internet, bo chciałam właśnie kalafiora kupić. Prędzej, szybciej można w sklepie zdobyć brokułę niż kalafiora. Z kalafiora też się znajdzie, ale trzeba się naprawdę naszukać. A dzisiaj po prostu mam ochotę na obiad zrobić kalafiora z bułeczką, przy okazji ziemniaczki, ogórki, szyneczkę jakąś, zobaczymy jak będzie smakować. Mam tutaj serek grecki z niską zawartością cukru. I mam tutaj 7 bułek ciabat, które można do piekarnika wsadzić, żeby troszkę się przygrzały i tak dalej. Więc też zobaczę, czy te bułki będą spoczko. Co z tymi torbami? Tutaj była nalepka z moim adresem, którą już wyjęłam, i takie torby wystawiam przed drzwi i po prostu kurier zabierze te torby i tyle. Ogólnie wczoraj o 22 zamówiłam te rzeczy i dzisiaj o 7 rano już miałam pod drzwiami, więc uwielbiam za to Koreę, za to, że właśnie dostawy są bardzo szybko. Także tak.
Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że Jasmine ma 3 dni wolnego, czyli sobotę, niedzielę i poniedziałek. Spytacie się, dlaczego poniedziałek ma wolny? Dlatego, że dzisiaj, czyli w sobotę 27 maja są obchodzone urodziny Buddy, a że wypadają one właśnie w sobotę, no to w Korei jest tak, że jak jakieś święto w sobotę czy w niedzielę wypadnie, no to albo piątek, albo właśnie poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, od szkoły, od przedszkoli, więc Jasmine przez 3 dni będzie w domu. Masz. Delikatnie. No. Teraz tu? Teraz tu psika. Teraz tu psikni. No i nadal jeszcze psikni. Tak się prezentuje nasz obiadek. Jasmin, dobre? Masisa? Tak? Tak. Ta jedz ładnie. Właśnie idziemy na ciacho, gdzie jest Jasmin. Jasmin jest kapturkiem i niestety pada deszcz, ale będziemy miały przynajmniej spacerek. Tutaj mamy właśnie nasze zamówienie. Mamy chlebuś. Ja mam kawkę, Jasmine ma lemoniatkę. A to jest Jasmine. Jasmine? Dzięki. Tak. Trzeba tutaj wymieszać troszkę. Masici? Powiem Wam, że ta bagietka z kremem jest bardzo smaczna. Ten krem jest na bazie mleczka skondensowanego i sama w sobie bagietka jest bardzo smaczna. No tak, trzeba bułeczkę spalić, co? Po kawce i po bułeczce powiem Wam, że było bardzo dobre. Kupiłam chleb, który jest jak nasz polski chleb, więc przetestuję go i zobaczę, czy będzie smaczny. Tutaj Jasmine idzie. Na szczęście przestało padać, więc super. Już Wam pokazuję, jak chlebek wygląda. O, chlebuś. Czekajcie. Chodź, czekaj. Chlebuś. I to tam buduje. W domu będziemy jadli. O, wygląda tak, o. Tu pomocnica mi go trzyma. Kojani. Baba, kojani. Za tobą jest kotek. Kojani. Nio. Do chlebka. Chlebek tak się prezentuje. Schowaj tu. Chcesz tu chlebek? No. No. I możesz go nieść. Idziemy? Pożegnaj się z kotkiem. Kotek, papa. Chodź, idziemy. Jasmine? No tak skakałaś, aż masz cały mokry spodnie. Chodź, wracamy do domu się przebrać. Witam Was w kolejnym dniu. Jest niedziela. Tu jest mąż i bałagan. Ale właśnie idziemy
Na obiad. Właśnie idziemy na obiad. Będziemy bardzo pyszny obiadek jeść, prawda? Będziesz dużo jadła? Mani, pap, mogo? Pap. Będziemy jedli i oczywiście pokażę wam, co takiego dobrego będziemy jedli. Ogólnie będziemy jedli prawdopodobnie konci z takalbi. Więc pokażę wam to. Lecimy? Kasia? Kasia! Pogoda nam znowu nie dopisuje i pada. Ale jeszcze chyba jutro i pojutrze ma być taka pogoda. Mam nadzieję, że chociaż jutro nie będzie padać, bo chciałabym z Jasmine wyjść gdzieś, nie siedzieć w domu. Ale zobaczymy. Dzień dobry. Jasmine przyodziana jest w fartuszek, żeby się nie pobrudziła. Dobre? Mani mogo? To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, polajkować tego vloga i skomentować filmiku. No i co? My widzimy się w następnym vlogu, w którym będzie się, mam nadzieję, dużo, dużo działo. A co będzie się działo? To już musicie zasubskrybować kanału, żeby tego nie przegapić, więc... Pa, pa!